Pani w Modzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na program stylówkowy z całego roku. Będzie to podsumowanie roku 2022. Najlepsze top 11, powiedzmy maksymalnie top 12 zdobyczy roku 2022. Bardzo późno, ale lepiej późno niż wcale. Także pokażę Wam rzeczy, które są dla mnie, które zostawiłam sobie i które najbardziej mi się sprawdziły, najlepiej sprawdzają się w mojej garderobie i też przy okazji, dlaczego się sprawdzają i co decyduje. Generalnie zobaczcie jakieś tam stylówki, które są już na moich mediach społecznościowych, takie krótkie przebitki. Także zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie i polubienie i przechodzimy do ciuszków. No i moi drodzy, bardzo dużo rzeczy kupiłam oczywiście. Zacznę od lata, bo wiecie co, tak cofniemy się i będziemy szli sukcesywnie w stronę zimy. Zacznę od lata i od takich rzeczy, nawet jeszcze przed latem trochę. Pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest zdobycz vintage. I to jest zdobycz, z której jakby z tej kategorii vintage, really vintage, jestem najbardziej zadowolona. Jest to ten komplet, przepiękny komplet z jedwabnej tafty, spódnica czarna, maxi, taka rozkloszowana ze złotą nitką. Jest no, przecudowna i ja tam robiłam stylówki, które pokazywały, że zarówno można ją nosić z tą przepiękną bluzką do kompletu, która jest, bardzo widowiskowy komplet, Caroline Charles z Londynu, jak i można tą spódnicę stylizować z innymi bluzkami, z topami, z jakimiś gorsetowymi bluzeczkami. Bluzkę również można stylizować na przykład z czarnymi spodniami lub całkiem inną spódnicą typu na przykład mini. Dlaczego nie? Więc jest to nie tylko wszechstronny, niesamowicie dobrego materiału, przepięknie uszyty, no i ze szlachetnego materiału, więc to już jest jakby spełnia funkcję, spełnia wszystkie moje kryteria. Ten strój, jest to prawdziwy unikat. Także myślę, że zgodzicie się ze mną, że to jest taka, jak chodzi o zdobycze vintage, to jest taka topowa stylizacja i też topowy zakup, bo takie rzeczy w takiej jakości, w takim stanie i w takim stylu bardzo rzadko się zdarzają. Podobnie było z tym kompletem, tylko że ten komplet jest już z poprzednich sezonów. Komplet z wiskozy stylu lat 50. Ale to pokazuję Wam tylko dla porównania, że to jest też komplet i w tym roku udało mi się zdobyć coś tak niesamowitego właśnie. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz lato. Dwie sukienki. Jedna już była w jesieni kupiona, ale jest na lato. H&M z jedwabiem i bawełną. Cudowna sukienka z szerokimi rękawami. Późno ją kupiłam, już nawet nie zdążyłam w niej pochodzić w lecie, ale będzie na ten sezon, tym bardziej, że jest i w bardzo modnym kroju, właśnie takim i kolorystycznie, że w takie pastele wchodzi i materiał, i te krój tych rękawów, i właściwie wszystko jest bardzo, bardzo i nie tylko modne, ale też super przepięknego materiału. Kocham tą sukienkę po prostu i kolor. Jestem zakochana, także zobaczcie, nie pokażę Wam stylówki w tej sukience, to jest tylko jako zdobycz, bo będę robić dopiero na ten sezon stylówki, na wiosnę, zobaczycie z tą sukienką, bo po prostu było też na tyle już wtedy zimno i późno, że nie robiłam takich letnich stylówek, takie przelotne były tylko mierzenie, ale jest to na pewno jedna z moich topek. Kolejna sukienka jest od Robin Saloner. Sukienka designerska z bawełny, cudowna sukienka, naprawdę nosiłam ją w wielu stylówach, z takimi guziczkami, ona jest z masy perłowej, na całej długości przodu też są te guziczki właśnie z masy perłowej i to jest taki rozbielony, brzoskwiniowy kolor, taki bardzo pastelowy, można powiedzieć, że jasny róż, prawda, ale w takim właśnie morelkowym odcieniu. No i ta sukienka jest bardzo w moim stylu, niesamowicie mi się podoba, też jest bardzo modna, bo jest taka właśnie oversize'owa, luźna, koszulowa, bardzo dobrej jakości i naprawdę można na przeróżne sposoby, dodając tutaj paski i różne dodatki, ją stylizować, więc jest bardzo, bardzo wszechstronna. Także to jest kolejna z moich sukienek, które po prostu uwielbiam i uważam, że zostaną ze mną na długo, a może na zawsze.
I teraz bluzka i spódnica będą. Bluzkę tylko jedną wybrałam, bo ja w ogóle nie noszę dużo bluzek, ale ta bluzka mnie od razu zachwyciła i po prostu jej styl, jej wszechstronność mnie... zakochałam się w niej i ją noszę. To jest taka jedna z niewielu bluzek, które noszę na co dzień, bo ja wolę taki wygodny styl, wolę topy takie bardziej elastyczne, one się bardziej u mnie sprawdzają. I oczywiście jakościowe topy jak najbardziej, nieraz noszę koszulki właśnie z jedwabiu. Natomiast to jest bardzo fajna bawełna z jedwabiem, znowu ma takie piękne rękawy, przepiękne naprawdę. Materiał jest cudowny i to jest marka The Wardrobe. Też ma guziczki z masy perłowej i widzieliście też ją w wielu stylówach w tym roku, bo ona pasuje i do stylu safari, i do stylu takiego modern, i do... Właściwie tak naprawdę ona pasuje praktycznie do wszystkiego, i do spodni, i do spódnic. Także na pewno jest to jedna z moich topek. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, także koniecznie piszcie, czy zgadzacie się z tymi moimi topkami. Czy coś innego w mojej garderobie zwróciło Waszą uwagę i bardziej się Wam podobało niż te rzeczy? Jak skarpetka, słuchajcie, no to już jest szok. Skąd się wzięła? Co prawda czysta, ale skarpetka na spódnicy. Kolejna rzecz, która bardzo mnie zachwyciła, to jest taka vintage spódnica od American Vintage firmy z jedwabiu. I tą spódnicę też bardzo dużo nosiłam i w lecie, i w jesieni. Czarna, długa, z grubego jedwabiu, pięknego gatunku. Naprawdę piękny gatunek jest tego jedwabiu. Bardzo, bardzo nowoczesna też i też pasuje do mnóstwa rzeczy. Jest bardzo wygodna, nawet w aucie się dobrze w niej jeździ, bo jest szeroka dołem. No i bardzo mi się spodobały takie właśnie nowoczesne, luźne stylówy z tą spódnicą. Jestem też bardzo ciekawa Waszej opinii, ale ta spódnica to jest jeden z moich ulubionych ciuchów obecnie, takich właśnie wiosna-lato. Mimo że jest czarna, a jak wiecie, ja ostatnio nie przepadam za ciemnymi kolorami, ale właśnie ją stylizowałam do raczej właśnie jaśniejszych gór, do takich nowoczesnych ciuchów, do butów sportowych bardziej, bo ona do tego właśnie pasuje bardzo fajnie. No to lecimy teraz do trochę rzeczy trochę grubszych, już w stronę zimy. Kolejna sukienka designerska od słuchajcie, Marion Ruetz. Taka designerka właśnie, kaszmirowo-wełniana, bardzo wygodna, bardzo miękka sukienka, piękna sukienka z wełny. No i ta sukienka też, zależnie od dodatków, może całkowicie zmienić charakter, od takiego bardzo rokowego do wręcz barokowego. Może być w zupełnie nowoczesny sposób stylizowana, albo stylizowana właśnie w taki staromodny sposób, bo ma na tyle, jest na tyle długa, że można ją nosić i do takich traperów, które mam na sobie, i na przykład do oversize'owego swetra, albo wręcz właśnie do takich bardzo vintage stylówek, jak pokazuję Wam tam z taką kurtką, którą też uznaję przy okazji za jedną z moich top zdobyczy. Kurtka vintage z takim pięknym, futrzanym kołnierzem z naturalnego futra, o przepięknym kroju, o super materiale, i ta kurtka to jest ex aequo z tą sukienką. Jakby. Także to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie kupiłam, i myślę, że ta sukienka zostanie ze mną też na bardzo, bardzo długo, o ile nie na zawsze, jeżeli tylko ten materiał wytrzyma, ale jest bardzo porządny, jest bardzo miękki i jestem przekonana, że to jest, jeżeli nie w 100% kaszmir, to w dużym stopniu jest ona, jest ten materiał z kaszmiru, bo jest bardzo, bardzo mięciutka i jest na 100% naturalna, w 100%. No. Teraz będziemy oglądać rzeczy większe już, płaszcze. No i nie wiem, czy Was to zdziwi, zapewne nie, że jednym z takich... będą aż dwa futra naturalne, bo w Zakopanem udało mi się kupić przecudowne futra. Pierwotnie planowałam zakupy do sklepu wyłącznie tam, ale te futra tak bardzo mi się super sprawdzają, że postanowiłam je właśnie dać do tych zdobyczy topowych. Jedno to jest to futro oversize z lat 80. w panterkę z naturalnego, prawdopodobnie królika. Z jednej strony jest to takie oversize płaszcz właśnie w panterkę, duży, obszerny. Z drugiej strony jest to kurtka nieprzemakalna z futrzanym kapturem. No i co jest wspaniałego w tym, jak już Wam mówiłam, że
ten kaptur jest po prostu przepiękny. Włożę Wam tą kurtkę teraz. Co prawda mi, nie średnio mi chyba pasuje, bo mam na sobie taperki. Ale okej. Okay. Jesteśmy tak. Po prostu super. No i jak pada śnieg, to ta strona, bo wiecie, wtedy futro nie zamoknie, a to jest taki ortalion, który nie przemaka i oczywiście... ma kapturek, więc cudownie, po prostu cudownie. Jest to przepiękna rzecz i oczywiście, że troszeczkę ją tutaj zamierzam poszywać, jak będę miała wolne w ferie, bo niektóre na tej stronie futrzanej niektóre fragmenty są takie lekko wyłysiałe. To na, trochę przy kieszeniach, trochę przy mankietach. Myślę, że uda mi się to uratować i wtedy będzie już można ją bezpiecznie na dwie strony nosić, bo na razie to raczej ją na tą płaszczową, czarną stronę noszę. Ze względu na to właśnie, że na tej drugiej stronie jest więcej przetarć. Kochani, idziemy dalej. Kolejna rzecz to taka, to drugie futro, które też zamierzałam, słuchajcie, sprzedać, wystawić, ale jednak ono mi się tak rewelacyjnie sprawdza. Uwielbiam je. Ja je nazywam pantera śnieżna. Niestety, tak je nazywam, to nie jest wesołe, bo pantery śnieżne są zagrożone wyginięciem. A wiecie, że mi te sprawy środowiskowe bardzo leżą na sercu. I zachęcam Was, żebyście pomagali środowisku, ale oglądając ten filmik, kupując w moim sklepie, w naszym sklepie oraz w ogóle kupując z odzysku, kupując w second handach, przyczyniacie się do ochrony ziemi. Także dziękuję Wam i, no i bądźmy z siebie dumni, że jesteśmy bardziej ekologiczni i kupujemy w second handach. Tak, teraz jest zimno i to ta kurteczka z futra, taka oversize'owa, nie tylko jest bardzo modna, bardzo wygodna, jest bardzo, bardzo ciepła. Słuchajcie, ja w tym, można w tym nawet praktycznie nago wyjść pod spodem, bo to jest tak ciepłe. Bardzo miłe, bardzo przyjemne. Uwielbiam tą kurtkę teraz. No i tak, kochani, zbliżamy się do końca. Na końcu będą ex aequo też dwie sukienki swetrowe, a właściwie dwa sweterki. To jest ten kaszmirowy też z Warszawy zdobycz. Słuchajcie, nie też, tylko z Warszawy zdobycz. Z kaszmiru czystego, który tutaj tą naszywką uratowałam, bo była taka dziurka na rękawie. Bardzo ciepła rzecz, super do leggingsów, fajna na spacery, fajna do pracy. Bardzo przyjemna, no bo to jest 100% kaszmir, więc tutaj nie ma to tamto. Jak widzicie, można to też właśnie włożyć na golf, jak chcemy mieć jeszcze cieplej. Także naprawdę jestem mega zadowolona. A druga sukienka to jest ta niebieska, zobaczcie tam przebitki z tych super materiałów, którą sobie zostawiłam. Bardzo fajnie mi się też sprawdza właśnie do tych jasnych stylówek teraz. Jest mi mega wygodnie, jest mi bardzo cieplutko w tej sukience, jest bardzo niezobowiązująca i ma świetny kolor, także też dołączyła do mojej topki. Kochani, ostatnia rzecz, zaskakująco, wybrałam tym razem poncho, bo rzadko takie rzeczy mi się tak aż sprawdzają, ale na przełomie jesieni i zimy bardzo dużo nosiłam to poncho do moich takich spodni wełnianych, szerokich, które widzieliście. I do takiego cieniowanego swetra, który ma też właśnie od takiego beżowego do brązu cieniowanie. No i na to nosiłam to poncho. No i naprawdę ta stylowa strasznie mi spasowała. Bardzo dobrze się w tym czułam. To jest bardzo ciepłe, to jest bardzo przyjemne. To jest 100% oczywiście alpaka to poncho. Jest przepiękne i ma kaptur również, a ja kocham rzeczy z kapturem. Po prostu nie wiem, czy to jest jakiś wpływ filmów fantasy, które bardzo lubię, ale uwielbiam rzeczy z kapturem, a zwłaszcza jak są takie duże te kaptury. No także miałam tu trochę tych rzeczy. Tutaj były dwie rzeczy ex aequo, więc w sumie było raz, dwa, trzy, cztery... A, jeszcze jednej rzeczy Wam nie pokazałam. Zapomniałabym.
Słuchajcie, no oczywiście, że mój garnitur od Scotch & Soda, dobrze mówię? Tak. Scotch & Soda z bardzo dobrym składem, garnitur z taką lekko oversize, dłuższą marynarką i ze spodniami wąskimi, który też już nosiłam do wielu stylówek i tam miałam stylówkę i z tym golfem, z tymi butami właśnie kremowymi, które mam na sobie i z takim kolorowym swetrem. No kilka było możliwości i ten garnitur naprawdę super się sprawdza. I w takim klasycznym stylu, i w stylu takim nowoczesnym właśnie, z takimi traperami. Bardzo uniwersalny, świetne kolory. Także to jest ostatnia z moich zdobyczy, garnitur. No dobra, no teraz podsumujmy, ile tego było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, razem z niebieską sukienką. 8, 9, 10. 10 rzeczy wybrałam, czyli nie aż tak dużo. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale jeszcze raz spróbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, jak najbardziej. 10 rzeczy, oczywiście tutaj dwie były podwójne, czyli tak jak mówiłam, maksymalnie 12 rzeczy, bo niektóre miejsca były ex aequo. No i to są moje główne wybory. Piszcie, czy coś jeszcze Wam utkwiło w pamięci, czy coś jeszcze zapamiętaliście jako super rzecz, bo może po prostu też mi coś umknęło, coś mam gdzieś odwieszone, schowane i o tym nie pamiętam. Jest taka możliwość, bo trochę tego jest. Słuchajcie, kochani, proszę Was oczywiście o komentarze i zapraszam Was na kolejne programy. Być może jeszcze ostatnim programem w tym miesiącu będzie vlog. Vlog o podsumowaniu, takim już podsumowaniu roku i sezonu zimowego, jak chodzi o, i o kosmetyki, i o jakieś tam innego typu zdobycze i moje plany na następny rok. Natomiast na pewno też będą hole lumpeksowe i zapraszam Was serdecznie na w poniedziałek i w środę już na live ze sklepu z nowymi zdobyczami i z dalszą częścią wyprzedaży. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć! Zdrowia Bolka.